Zdjęcia z pierwszego spaceru pisarza w Łazienkach po 30 latach nieobecności w Polsce. Ja jestem tutaj i bardzo w domu, i bardzo zadomowiony, i bardzo jakoś, jak zawsze byłem, w mojej polskości i w mojej uniwersalności, którą dzięki tej polskości uzyskałem, bardzo rozkochany, a jednocześnie bardzo cudzoziemski i bardzo z tą polskością, w sensie stanu bytu, nierozeznany. Pytanie, dlaczego teraz, kiedy moje książki się ukazują tutaj? One się jeszcze nie ukazują. Miejmy nadzieję, że się ukażą. Każdy pisarz chce być czytany, po to przecież pisze. Tu nie chodzi o ilość ludzi, tu broń Boże nie chodzi o żadne bestsellery, po to przecież w złotówkach powiedziano mi tylko. Ale jednak tu chodzi o to, żeby w jakimś sensie mieć dialog. To powiedział nam Jerzy Kosiński rok temu. W 12 miesięcy później polski przekład Malowanego ptaka otworzył wytęskniony dialog, długi jak kolejka po autograf. Pisarz czekał dłużej na miejsce w katalogu naszej literatury. Na nas na aparat. Bez tego nie, nie, pierwsze zdjęcie. Fotografował mnie, jakbym dużo... Cześć, Jurek. Zobaczycie w środku, tak? Tak. Proszę. Kamion. Wyszedł, no i też Boże. O mój Boże. No musimy się zobaczyć. Będziesz miał chwilę czasu? Parę. Coś nieprawdopodobnego. Czy ja się także zmieniłem, tak jak ty? Myślałem, że tak. Ale wiesz, głos został ten sam. Ja zawsze mówię, co się zmieniło. Ja mówię, nic się nie zmieniło. Polskość została. I to słychać głośno. To zobaczymy się w środku. Jeśli pan pozwoli na dwie szafą, jest tam tak jeden facet, który nosi tę szafę, to właśnie ja. Witam panią. Dzień dobry. I wobec tego to była naturalna rzecz i stąd powstał Malowany ptak. Nie przewidziałem wtedy, mówię to tylko nawiasem, bo to już za mną, mamy nadzieję, nie przewidziałem, że ta książka o dziecku sześcioletnim z okładką, powtarzam, Hieronima Boscha,
czy już wyobraźnia dużego kalibru w jakimś tam sensie, że ta książka zamknie mi a nie tyle drzwi, ale psychiczne wrota do kraju, któryś kiedyś przez 24 lata, mówiąc to bardzo prosto i bardzo wyraźną polszczyzną, był przez 1000 lat moją ojczyzną. Straciłem powiedzenie, jak się masz, do dawnej kochanki. Straciłem patrzenie na matkę wtedy, kiedy umierała w łóżku, w którym ja w tej chwili śpię w Warszawie. To są rzeczy dla człowieka bardzo ważne, a być może nieodzowne dla pisarza. Pan przyjeżdża tutaj w sytuacji, kiedy pańskie książki są nieznane. Nie odbiera pan też jako sytuacji bardzo korzystnej, ponieważ pan pojawia się tutaj jako spełnienie, a właściwie dopełnienie polskiego mitu po prostu, że Ameryka jest krajem, gdzie można nawet pojechać i zostać wielkim pisarzem. Bo jest! Tam troszeczkę no bo jest! Po prostu. No bo jest! Panie redaktorze, pan powiedział, stworzył pan sobie własny wizerunek. Tak powiedziałem. Ja nie jestem w biznesie wizerunków. Jeśli można poprawić. Ja naprawdę sobie żadnego wizerunku nie stwarzam. Mnie absolutnie nie obchodzi, jeśli wolno mi to powiedzieć na państwowej telewizji, ale ja cudzoziemiec. Mnie absolutnie nie obchodzi. To, co będą o mnie myśleli inni, dlatego, że ja żyję własnym życiem, a życie jest nieprawdopodobnym podarunkiem. I trzeba ten podarunek szanować bardziej być może niż darunkodawcę. I to mnie bardzo obchodzi. Czyli póki ja jestem samym sobą, póki ja pana, czy broń Boże pani, czy nie pobiję, póki ja nie zaingeruję nielegalnie w transmisję tej telewizji, do której oczywiście nie mam prawa, i wstęp po raz pierwszy po 30 latach, mimo że, jeśli wolno mi od czasu do czasu blesnąć, byłem w różnych innych światowych telewizjach dzięki książkom, wobec tego to nie jest tworzenie wizerunku. Ja tworzę, mój wizerunek to jest książka, której niestety po polsku w tej chwili nie ma, żebym mógł zacytować. Mój wizerunek to jest moja projekcja na inną osobę. Komarczewski, ja telefonowałem do pana rano. Tak, proszę. I czy mogę pana prosić wyżej? Tam przylustrze się panu portret. To już prawie, że wchodzę na pomnik. To jest słynne słowo. Kupiłem sobie słownik seksuologiczny, napisany przez Zbigniewa Lewa Starowicza. Agencja Omnipress, Warszawa 1986, czyli prawie współczesny. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, wszystko w porządku. Cena 200 zł, umiarkowana. Wydawnictwo, jak państwo widzą, bardzo kieszonkowe. I w tym słowniku są fascynujące rzeczy. Ja sobie nawet je powiększyłem, bo ja zamierzam wracać do Polski. Nie wolno podglądać, to są moje dokumenty tutaj. Ja z hierarchami nie mam absolutnie nic wspólnego. Ja jestem tylko tu, gdzie jestem w tej chwili, znaczy siedzę tutaj jako ja sam. Inne rzeczy należą do innych. Rewindykacje, rewizje, przydziały, to nie są moje sprawy. Literatura nie jest częścią urzędu kwaterunkowego. Nieznajomość słownictwa utrudnia niespecjaliście lekturę publikacji. Znajomość słownictwa utrudnia kontakty. Znajomość słownictwa w języku rodzinnym. Na przykład, abstynencja seksualna to nieważne, bo to wiemy, abusus in venere, nadmierna aktywność seksualna. Czy ja mogłem powiedzieć do tej pani, że chcę otworzyć Amerykankę because abusus in venere? I od niechcenia dać jej mały... Nie mogłem. Teraz, pozostawmy A na Z. Fascynująca sprawa, na przykład zadzierzgnięcie na pletka. Kołnierz hiszpański, załupek. Nie pisze, co to jest. Pisze tak. Po nagłym odprowadzeniu na pletka poza żołądź, jego wolny koniec zawija się za rowek założędny. Wiesz, to jest terminologia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
słowo o literaturze. Nie znamy pańskich utworów. Będziemy je dopiero mogli poznać za rok, za dwa, za trzy lata. Wtedy one się ukażą. Gdyby pan jednym słowem, bardzo krótkim mottem mógł je zapowiedzieć. Jakby to motto brzmiało? Fascynujące. Dziękuję bardzo. Czyli na pytanie, co jest pana nadzieją, co jest nadzieją na tej autostradzie, mówi pan, że jest to po prostu nieustanny instynkt życia i potwierdzanie jego w formie przygody losu, tak? Stały moment samodefinicji. Patrzenie na siebie z dnia na dzień i pytanie, co się zmieniło? Czy jestem inny niż byłem wczoraj? Czy coś nowego przybyło? W sensie nawet refleksji. Ale żeby pamiętać, że życie to jest dar nieprawdopodobny. Nie ma innego. Śmierć w tym przypadku się całkowicie nie liczy i nie wolno się jej pokłaniać za często, tylko w sensie literackim być może, czyli stan pełni życia, który w moim przypadku każdy może osiągnąć dzięki przede wszystkim, moim zdaniem, i nie mówię to dlatego, że ja to tam jakiś tam pisarz, bo też nie o to chodzi, dzięki książce. Byłem wtedy detektywem w Środkowo-Północnym Komisariacie. Był maj 1991 roku. Wtedy właśnie zostałem skierowany do prowadzenia śledztwa w sprawie śmierci pisarza Jerzego Kosińskiego. Otrzymaliśmy meldunek od patrolu, że znaleziono zwłoki mężczyzny w mieszkaniu na zachodniej stronie 57 ulicy między 5 i 6 aleją. Pracowałem wtedy z detektywem Castillo i natychmiast udaliśmy się, niech sprawdzę, pod adres zachodnia 57 ulica numer 60, mieszkanie 18K. Gdy tylko tam dotarliśmy, zdałem sobie sprawę, że denatem jest pisarz Jerzy Kosiński. W ten sposób to się zaczęło. Weszliśmy do mieszkania, była tam jego żona, pani Kosińska. Otworzyłem drzwi do łazienki, która znajdowała się obok sypialni pisarza. I wtedy zobaczyłem go leżącego w wannie. Nie wnikając teraz w szczegóły dochodzenia, nie zauważyliśmy tam żadnych śladów przemocy czy oznak popełnionego przestępstwa. Rozmawialiśmy z jego żoną, zbadaliśmy rozrzucone wokół wanny rzeczy, i po przeczytaniu przedśmiertnego listu oraz po oględzinach ciała i zbadaniu miejsca wypadku stwierdziliśmy, że pisarz nie był ofiarą przestępstwa. Kosiński, którego ciało znaleziono 3 maja nad ranem w wannie w jego mieszkaniu na górnym zachodnim Manhattanie, zmarł wskutek ostrego przedawkowania mieszaniny glutamidu, środków nasennych, barbituranów, leków makowcowych i alkoholu, twierdzi Ellen Borakowi, rzecznik nowojorskiego lekarza urzędowego. Baby, don't you cry. You know your ma is bound to die. All my trials, Lord, soon be over. Too late, my brother. Trials, Lord, soon
Byłem w domu, kiedy dowiedziałem się, że Jerzy popełnił samobójstwo. Zadzwonił do mnie przyjaciel z New York Timesa. Powiedział mi, że właśnie otrzymali tę wiadomość. Odłożyłem słuchawkę i pierwsze, co poczułem, to gniew. Złość. Byłem wściekły na Jurka. Byłem wściekły na niego za to, że nas opuścił. Kochałem go. Był jednym z najporządniejszych ludzi, jakich w życiu znałem. Byłem więc wściekły na niego za to, że targnął się na swoje życie, a także dlatego, że uświadomiłem sobie, iż wrogowie Jerzego wreszcie dopięli swego. Ci ludzie, którzy ścigali go przez lata, wreszcie go dopadli i popchnęli do śmierci. Nie było to może do końca trafne spostrzeżenie. Dziś myślę, że Jerzy popełnił samobójstwo bardziej dlatego, że tracił panowanie nad swoim życiem. Tracił swoją tożsamość pisarską. Nie pisał już tak dobrze jak dawniej. Ktoś powiedział kiedyś, że Jerzy nosił wiele masek i ukrywał za nimi swoje oblicze. Myślę, że rzeczywiście tak było. Miał wiele wcieleń. Czy był instruktorem narciarstwa, czy zawodowym fotografem, wytrawnym graczem w polo, czy kolekcjonerem przygód seksualnych, zawsze się ukrywał. Podobnie jak chował się w swoim mieszkaniu, zwijając się w kłębek za rzędem książek na półce, tak że nie można go było znaleźć. Miał tam swoją kryjówkę. To wszystko były jego maski. A tak naprawdę był on bardzo wrażliwym człowiekiem. Wcielając się w różne postacie, chronił swoją osobowość. Dzięki temu nikt nie wiedział, kim naprawdę był Jerzy Kosiński. A w głębi duszy był pisarzem przez duże P. Pisarzem bardzo etycznym i moralnym, przejętym najbardziej palącymi problemami naszych czasów. Pamiętam, kiedy spotkałem go po raz pierwszy, było to w 68 lub 69 roku, na przyjęciu w miesięczniku Harper's, zaprzyjaźniliśmy się od razu. Powiedział wtedy, napiszmy razem książkę. Jaki temat wydaje ci się najważniejszy? Po chwili wahania odpowiedziałem śmierć. Coś błysnęło w jego oczach. Świetnie, powiedział. Ty napiszesz jeden rozdział, ja napiszę następny. I tak przez 5 minut rozmawialiśmy o napisaniu wspólnej książki. O tym najważniejszym dla nas problemie, problemie życia i śmierci. Właśnie tak myślał Jerzy. Pasjonowały go rzeczy ważne, zagadnienia najwyższej wagi. W ich głębi tkwiła się moralność. Były to sprawy życia i śmierci. Myślę, że był najbardziej moralnym człowiekiem, jakiego znałem. Innymi słowy, będę musiał podzielić moje dzieciństwo na dwa okresy. Pierwszy, kiedy chodziłem do przedszkola, czyli do wieku 6 lat. Przedszkole to niczym specjalnym nie wyróżniało się od innych miejsc tego typu. Chodziły do niego dzieci średnio zamożnych rodziców. Potem, mając 6 lat, musiałem rozstać się z rodzicami. Można to tak nazwać. Przez następne 5,5 roku tułałem się z miejsca na miejsce. Powiedzmy, podróżowałem, szukając opiekunów, którzy mogliby się mną zająć. Ludzie przygarniali mnie zwykle na chwilę i w ten sposób ukrywałem się przed Niemcami. Byłem Żydem wśród chrześcijan, którzy dając mi dach nad głową, ukrywali mnie i ochraniali. Moje wykształcenie w tym czasie nie było więc takie jak trzeba. W większości zależało od tego, czego wieśniacy, wśród których się ukrywałem, nauczali swoje dzieci. W każdym z tych miejsc pozwalano mi chodzić do przykościelnych niedzielnych szkółek, albo też przyłączałem się do grup, w których nauczali ministranci. Nie mogłem jednak być tam często, bo bałem się, że ktoś, kto mnie nie zna, doniesie Niemcom o mojej obecności i zostanę aresztowany. Mimo że byłem Żydem, chcąc ukryć swoją tożsamość i udawać przed ludźmi, że tak nie jest, chodziłem na kurs, który przygotował mnie do pierwszej komunii, do której zresztą później przystąpiłem. Nazywam się Warcho Edward. Pochodzę z tego placu, jak tu stoimy. Jest to mój rodzinny dom, kiedyś był i plac. Tutaj stał budynek, który już w tej chwili nie istnieje. Zaczynał się gdzieś poza tym płotkiem, biegł w tamtą stronę. Był to dom 6-rodzinny. 3 mieszkania, 3 wchody do mieszkania było od strony drogi i drugie 3 mieszkania było od strony podwórka. I tutaj w roku 1941 przybyli państwo Kosińscy z Jurkiem Kosińskim, ojciec, matka i taki mały chłopczyk jeszcze z nimi.
I tutaj przez cały czas okupacji do 1944 roku przeżyli wojnę. Nieprawdą jest, że Kosiński się gdzieś, Jurek, poniewierał, że gdzieś cierpiał jakieś udręki. To jest całkowita nieprawda. Przeżył tutaj w tym domu, jak mówię, stał, mieszkali w trzecim mieszkaniu, począwszy od tej strony, jak stoimy. Tu było wejście jedno z tamtej strony, później było wejście drugie i tam wejście trzecie. I w tym wejściu trzecim mieszkał właśnie Kosiński Jurek ze swoimi rodzicami. I zaznaczam, przemieszkał całą okupację od 1941 do 1944 roku. Nigdzie więcej nie był i nigdzie nie cierpiał nic, tak jak opisuje w książce Malowany ptak, jest to wierutną nieprawdą. A czy Malowany ptak jest pańską autobiografią? Nie. Powieść napisana jako powieść, zaplanowana jako powieść. Świat widziany z punktu widzenia 6-letniego chłopca. Napisana przez człowieka, który miał wtedy oczywiście ponad 30. Czy istnieje taka rzecz wobec tego, jak autobiografia? Ja w ogóle w taką rzecz, nawiasem mówiąc, nie wierzę. W ogóle. Jakakolwiek wizja samego siebie już jest, nawet już nie rewizją. Jest fikcją. W tym przypadku sprawa jasna. Powieść. Gdyby ta powieść była napisana pod innym nazwiskiem, George Smith, nie byłoby w ogóle kwestii na ten temat. Kwestia, którą z tego zrobił... Kwestia? Czy jest inne słowo? Heca. Jaka jest różnica między kwestią a hecą? Zapomniałem. Państwa Kuśnickich zapoznałem w czasie okupacji. Mieszkali u państwa Warchołów. Także miałem możliwość się spotkać kilkakrotnie z Jurkiem ze względu tego, że rąbałem u nich drzewo. A pani Kuśnicka zapraszała nas na małą przerwę i prosiła na herbatkę. W tym czasie kilka zdań stale żeśmy zamienili z Jurkiem. Wędrówka Jerzego Kosińskiego po cmentarzach żydowskich w Krakowie przypomina o jego korzeniach. Wychował się w Łodzi w inteligenckiej, zamożnej rodzinie żydowskiej. Gdy miał lat 6, wybuchła wojna. Rodzice, chcąc ratować jedynaka, wysłali go z pewnym znajomym na wieś, ale opiekun porzucił dziecko. I tak zaczęła się kilkuletnia droga krzyżowa przyzwyczajonego do komfortu i miłości chłopca. Malec tak wiele wycierpiał od ciemnego chłopstwa, że trudno nawet ten czas opisać. Obok dotkliwego głodu spotykały go wyrafinowane tortury. Gdy fanatyczny tłum wrzucił go w szambo, chłopiec utracił mowę. Znalezionego cudem 12-latka żołnierze radzieccy doprowadzili do również cudem ocalonych rodziców. 3 lata później odzyskał mowę dzięki narciarskiemu wypadkowi. Jest o czym myśleć, przechadzając się pośród kamieni przypominających losy rodaków, którym brakło przysłowiowego szczęścia w czasach pogardy. Najbardziej, proszę pana, to mnie zabolało to, ta książka Jurka, Malowany ptak, bo on tu mieszkał jak u Pana Boga za drzwiami, miał jedzenie, miał mieszkanie, miał wszystko, a on tak nas, panie, ośmieszył, że jako człowiek wykształcony do tego stopnia się mógł posunąć. Cóż mnie z tej książce najbardziej, panie, zabolało? Weźmy na przykład o tych kozach, co tam pisał. Teraz o tym Lechu, panie. Lech mieszka tutaj, to jest Aleksander Tracz. No właśnie. Ciekawym, czy cię Lesiu poznał. Widziałeś go dzisiaj? Nie widziałeś go? Ja go poznaję. A, Lesiu cię chyba nie pozna, bo... No nie, Lesiu, poznajesz tego pana? Ja wiem. Nie poznajesz go? Mam. Na szkole za okupacji był, mieszkał. Nauczyciela pana Migdałka pamiętasz? Bardzo mało. A, bardzo mało. To jest syn, on tu mieszkali przecież razem. On i... A, no gdzie? No w szkole u nas w starej. U tutaj? No pewnie. Przecież był Andrzej i była Ewa. No. Siostra jego, we dwoje, nie pamiętasz? A ja to tam, przypominam. Nie pamiętam. Zapomniał. Tak. Tutaj stała ta stodoła duża, gdzie tam Lesiu się tam trudnił, to łapał tam se ptaki, to no. Se łapał to. No. Między innymi złapał to wronę tego słynnego malowanego ptaka. I pomalował tego ptaka na biało. On to pamięta jeszcze przecież. No.
i puszczał go w górę. I wrony następne biły ją po prostu, no bo to była inna, bo to była biała wrona. A on to wapno wziął pomalował, no bo czemu ją pomalować? I tą sprawę to Lesiu jeszcze pamięta, jak to robił. A złapał to wronę właśnie tutaj, bo w tej stodole, jak stała kiedyś stara stodoła. Jeszcze... Tak jest, jeszcze to było, przecież to było za okupacji wszystko. Za Rosjan, na niemieckim to było. No, i stąd się zaczął właśnie malowany ptak. Angielski się nadawał do powstrzymania mnie przed byciem osobistym. Ja chciałem mówić za dziecko. My nie mamy wyobraźni, nie mamy pamięci samych siebie jako dzieci. Chodziło wobec tego o stworzenie we mnie stanu wyobraźni, który mnie, wtedy dorosłego człowieka w wieku lat 30., przesunąłby wyobraźnią na stan dziecka. Angielszczyzna, to nie mój język wyrastania, pomogła mi w tym bardzo. Jurek Kosiński był grzecznym chłopcem, dobrym kolegą, nieagresywnym, niekonfliktowym. Spędzaliśmy z sobą okres okupacyjny prawie że codziennie. Widywaliśmy się. Wszystkie fakty podane w malowanym ptaku są poprzekręcane, pokazane w bardzo złym świetle. I takich faktów nie było w zasadzie. W ogóle nie było. To, co on opisał, to w ogóle się nie pokrywa się z żadną iskrą prawdy. Z żadną. Bo przecież, taki on motyw, cały czas, jak gdyby, przecież on tu jak, cały czas wiem, mieszkał, co... przecież on tu cały czas był między nami, przecież razem żeśmy się chowali. Nawet na tydzień czasu, przypuśćmy, przez ten czas, 2,5 lat, jak on tu był, nie odstępowaliśmy jeden od drugiego. I nigdy na nim, no żadna nawet gałązka nie spadła, żeby ktoś na niego rzucił, czy go popchnął. Czy kamieniem uderzył. Nigdy nie było niczego takiego. Poza tymi dwoma incydentami, gdzie tam mu chcieli oglądać przyrodzenie, czy to Żyd, czy to nie Żyd jest, za przeproszeniem. Poza tym nie było nic takich incydentów. A on sobie popisał wielko, na przykład jak to rzucenie w tą kloakę, co on opisał w tym malowanym ptaku. No, skąd sobie to wydumał? Jak on to sobie wymyślił? Za cenę własnego życia po prostu przeżyli oni, za cenę naszego życia. Przecież jak się Niemcy dowiedzą, to mało nas, ale spalą całą wioskę, pójdzie z dymem. Daleko to brakowało tutaj Dąbrowy obtoczyć i spalić, jakby Żyda znaleźli? Załatwiona sprawa. Powinno jakąś porządną książkę napisać, że o to chodzi. I to żeby to wioskę pochwalić, bo to było przeżywili go, to no, żeby to Polskę pochwalić, a nie takie głupoty to wioś mazać. No właśnie. Tak. Czyli wszystko tam jest pokazane no, w takim strasznym, złym świetle, a twierdził, że dziecko tak widzi wojnę. A co taki seks wyuzdany może mieć wspólnego z wojną? Proszę. No puszczam to, uważajcie. Jak się to rozpaliło mocno, to wtedy w górę, o! W moim odczuciu miał naturę aktora. Tak właśnie bym go teraz opisał. Myślę, że niewielu ludzi potrafi zrozumieć, co to jest osobowość dramatyczna. Nie jestem psychologiem, moja żona się tym zajmuje. Ale jeśli nie weźmie się pod uwagę,
tego, że są wśród nas osobowości dramatyczne, a teatralność tkwi gdzieś głęboko w ich wnętrzu, osądza się ich na podstawie błędnych przesłanek. Ludzie dramatyczni, jak Jurek, opowiadając jakąś historię, robią to z takim przejęciem, że jeśli samemu nie ma się podobnych skłonności, można błędnie odczytać kryjące się za tym intencje. Można wręcz podejrzewać, że osoba taka czegoś oczekuje, chce coś osiągnąć. Ale niekoniecznie jest to prawda. Tak jak w przypadku Jurka, który najczęściej, tak ja to widzę, chciał po prostu zabawiać. Miał w sobie potężną potrzebę zabawiania innych. Tak właśnie to widzę. Oczywiście zdawał sobie przy tym sprawę z rzeczy ważnych. Wiedział, jak ciasno jest na scenie literackiej, jak kroczyć po niej do przodu, tak, aby w pewnym momencie zabłysnąć na niej jak gwiazda. Pamiętam, kiedyś po lekturze jednej z moich powieści zapytał mnie, dlaczego nie napiszesz książki o masturbującym się chłopcu? Spojrzałem na niego, a on na to. Napisałbyś coś takiego? Powiedziałem nie. A on dalej. A jeśli byłby to sukces wydawniczy, podjąłbyś się tego? Odpowiedziałem nie. A on na to. Bałbyś się, że wszyscy krzykną, oficjalnie się onanizuje. To było bardzo interesujące spostrzeżenie. Odpowiedziałem mu na to, że nie mógłbym takiej książki napisać. Nie chodzi tu o chęć, lecz o pewne pisarskie możliwości. Powiedział też coś innego, coś, co pamiętam do dziś. Powiedział, Amerykanie w dobrej książce szukają trzech elementów, które ich fascynują. Pierwszy to seks. Drugi, polityka. Masa polityki. Ten kraj ma obsesję na punkcie polityki. A trzeci element to oryginalność stylu. Coś zupełnie nowatorskiego. Kiedy o tym rozmawialiśmy, Malowany ptak był już jednym z lepiej sprzedających się tytułów, a jego autor uznawany był za pisarza światowego formatu. Pracował wtedy nad następną książką. Myślę, że były to kroki. I pokazał mi jedną z wcześniejszych wersji kroków. Przeczytałem ją i było tam dokładnie to, o czym przed chwilą mówił. Była to książka pełna epizodów, z postrzępioną fabułą, z mnóstwem niedopowiedzeń, z politycznymi i seksualnymi podtekstami. Akcja rozgrywała się analitycznie i była to absolutna nowość. Były tam wszystkie elementy, o których wcześniej mówił. Robimy film dokumentalny. Czy słyszałeś kiedyś o Jerzym Kosińskim? Nie, prawdę mówiąc nie. Nie, nic o nim nie wiem, a ty? Nie. Ja też go nie znam. Nie, przykro mi, może wyjdę na głupią Amerykankę, ale nie, muszę już iść. Wystarczy, że był. Jedyną jego książką, jaką czytałem, były kroki. Była w porządku, trochę radykalna. Czytałem gdzieś, że pisze tak dużo o seksie, dlatego że w Europie, skąd pochodzi, była to jedna z niewielu dobrych rzeczy, na które zawsze mógł liczyć. Napisał, wystarczy być, dlatego powiedziałem, wystarczy, że był. To był żart. Nazywam się Kurt Vonnegut. Jestem pisarzem. Byłem przyjacielem Jerzego Kosińskiego. Nie pamiętam dokładnie, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, ale mam już 72 lata i na moje 54 urodziny Jerzy dał mi drewnianego malowanego ptaka. Ktoś inny, więc niech zajmie się arytmetyką, bo znałem Jerzego co najmniej tak długo. Od początku byłem nim oczarowany i zaintrygowany. Jego pierwsze dwie książki mnie oszołomiły. Był to Malowany ptak i druga, jaki był jej tytuł? Kroki. Ach tak, Kroki.
Nie potrafię powiedzieć, do jakiego stopnia był prawdomówny. Doskonały gawędziarz, dla którego prawda nie miała wielkiego znaczenia, bo opowiadał różne historie, ubarwiał je i przedstawiał w nich siebie jako głównego bohatera. Kiedyś na przykład, będąc w kawiarni hotelu Beverly Hills, siedział przy basenie i udawał przed wszystkimi, że jest niewidomy. Uznał to za bardzo zabawne. Nominowałem go do klubu dżentelmenów, który jest klubem stu, stowarzyszeniem stu. Są tam ludzie różnych profesji, głównie artyści, którzy co roku organizują wystawy obrazów, rysunków i fotografii. Wystawiają tam członkowie klubu, znani graficy, ale również amatorzy. W czasie jednej z wystaw Jerzy pokazał zdjęcia przepięknych kobiet. W życiu ładniejszych nie widziałem. Potem twierdził, że to wszystko transwestyci. Do dziś mu nie wierzę. Tego typu rzeczy go bawiły i w jakiś sposób nadawały sens jego życiu. Lubił być w centrum uwagi. Stąd problemy zdrowotne, atak serca, utrata wzroku były częstymi tematami naszych rozmów. I kiedy był z nami, wszyscy świetnie się bawili. Bardzo żałuję, że nas opuścił. Wydaje mi się, że problem polegał na tym, iż życie przestało go po prostu bawić. Na pewno nie było wśród wydawców żadnej zmowy przeciwko niemu i nie miałby kłopotów z wydaniem kolejnej książki. Myślę, że sprawność fizyczna miała dla niego ogromne znaczenie i była źródłem wielkiej radości. Trochę może na przekór jego okropnym przeżyciom w czasie wojny. I myślę, że nie mógł pogodzić się z faktem, że to sprawne ciało zaczęło go zawodzić. Wygląda to tak, jakbyśmy rozmawiali o baronie Munchausenie. Ten człowiek rzadko kiedy mówił prawdę, ale kiedy już mówił, opowiadał znakomite historie. Dziś już go nie ma między nami. Udało mu się. Kto go dziś powstrzyma? Był wspaniałym prezesem Pen Clubu, najlepszym, jakiego mieliśmy do tej pory. Doskonale rozumiał sytuację prześladowanych za przekonania pisarzy. Doprawdy, trochę to przypomina mi pościg tropem barona Munchausena. Pewnie umarlibyśmy z nudów, gdyby nie było wśród nas baronów Munchausenów. Czy sfilmowaliście już kryjówkę, którą miał w mieszkaniu? Chował się tam i goście nie mogli go znaleźć. Tak jak każdy artysta, był nieźle stuknięty. Każdym prawdziwym twórcą targają jakieś cierpienia, tkwiący w głębi ból. W przypadku Jerzego, bólem tym było dzieciństwo, plątane w II wojnę światową. By your eyes and enthralled by your
I could fly away to a place where you'd be mine till the end of time, where the world would disappear if only all my wishes would come true. I'd be Lata temu Jerzy Kosiński, mój bardzo bliski przyjaciel, mój sąsiad duchowy, nie mógł zrozumieć pewnej rzeczy. On mi zawsze tłumaczył tak: dlaczego ty śpiewasz jazz? Przecież ty masz tak piękny, aksamitny głos, który leczy, który koi, a ty śpiewasz jak zmięty papier. On uważał, że to, co ja robię, że muzykę, jaką śpiewam, to jest kombinacja kakafonii z chaosem. On w ogóle nie znosił jazzu. I pewnego dnia poprosił mnie: Ula, bardzo cię proszę, zaśpiewaj moją ukochaną pieśń z repertuaru Harry'ego Belafonte. I wtedy akurat wyjeżdżałam na trasę bodajże dwutygodniową do Europy, wzięłam ze sobą klawiaturę, wzięłam nuty i kasetę i zaczęłam to po prostu męczyć ten utwór. I śpiewałam go, ja nie wiem ile razy, może 100, może więcej. I przyjechałam do Nowego Jorku, zaprosiłam Jurka do siebie. Pamiętam, Jerzy usiadł w fotelu, ja siadłam do pianina i zaczęłam to śpiewać. I could hold you tight, but now I know it never will be like those times again when I could hold you again and again. Moje nazwisko jest Felix Gross. Jestem prezesem Polskiego Instytutu Naukowego w Stanach Zjednoczonych. Instytucji, która założona została przez członków Akademii Umiejętności. I dziś liczy około 1500 członków. Pisarzy, artystów, malarzy. Przede wszystkim profesorów uniwersytetu. Sam z zawodu jestem profesorem Uniwersytetu Nowojorskiego, City University of New York. Jestem też członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, co sobie bardzo uważam za wielki zaszczyt, że zostałem wybrany do Akademii Polski. I otóż znałem oczywiście pana Jerzego Kosińskiego od czasu, jak przyjechał do Nowego Jorku. Myśmy się zaraz skontaktowali. Zwrócił się do nas, do Instytutu. I też kształcił się w socjologii. Ja profesorem socjologii jestem. Więc staraliśmy się mu pomóc w tych jego pierwszych poczynaniach w Stanach Zjednoczonych. Instytut był ośrodkiem tej emigracji intelektualnej, był głównym centrum spotykań uczonych polskich i polskich artystów, pisarzy. To był główny ośrodek tych, którzy przyznawali się do pochodzenia polskiego i przyznawali się do przekonań opozycyjnych do rządu komunistycznego i się sprzeciwiali. To był centrum niezależne wolnej kultury Polski. I tam się też Kosiński zgłosił. Ja poznałem go niemal po przyjeździe. Przyszedł do mnie na długie rozmowy, w których uderzyło mnie, że miał dużą imaginację, fantazję. To uderzało w niego. Był w dosyć ciężkich warunkach w ten czas. Zdaje mi się, że pracował w barze. W ten czas mu mówiłem, niech pan zapomni o tym, że pan pracuje. 6 miesięcy pierwszy jest bardzo ciężki, później sobie pan da rady. I tak jak mu przepowiedziałem, tak było, prawda? Tutaj te pierwsze miesiące w Ameryce są bardzo trudne. I w ten czas była kwestia wydania
niektórych prac moich, które były publikowane po angielsku i trzeba było przetłumaczyć na polski. On się tego podjął i to Instytut wydał. I spotykaliśmy, bardzo często rozmawiał ze mną, opowiadał o tych swoich przejściach w kraju w czasie wojny, wspominał o tym. I to było dosyć dziwne przedstawienie, bo mówił najpierw faktami, bardzo tak realistycznie, i te fakty przychodziły powoli w jakieś nieprawdopodobne historie, w jakąś fantazję. I uderzyło mnie to, że on po prostu nie widział tej granicy między empiryczną prawdą, między tymi faktami rzeczywistymi, a jakąś fantazją, które nie były kłamstwem, tylko fantazją. A fantazja i imaginacja w nauce jest ogromnie ważna, bo właściwie wszystko się zaczyna od fantazji i imaginacji. Każda hipoteza polega na imaginacji czy na fantazji. Ale był człowiekiem, był brylliant, wie pan, był bardzo zdolny, bardzo inteligentny. Pamiętam, mieliśmy taką kolację. Moja córka w ten czas była bardzo młodziutka i była zupełnie przerażona, jak on opowiadał te historie, prawda? Zanim napisał tego ptaka malowanego, ale opowiadał te historie przy tym obiedzie. I to było dosyć takie przerażające, prawda, ta jego fantazja, ta jego imaginacja, bardzo niezwykła. I to uderzało nie tylko mnie, ale i innych, i może to spowodowało Wierzyńskiego czy innych w pewnym sensie, i Szczetelskiego, żeby go namówić na tę drogę literacką, i widzieli te jego talenty literackie. Później dawał sobie znakomicie rady, sam, i muszę powiedzieć, o Instytucie nigdy nie zapomniał. Nie zapomniał nigdy tego, że o środowisko polskie pomogło mu w pracy literackiej. To zawsze pamiętał i to zawsze przypominał w rozmowie. Natomiast nie bardzo wierzę w to, co w prasie tutaj czytałem. Ukazały się artykuły, że inni ludzie za niego pisali, że to nie było jego pisarstwo, tylko było pisarstwo innych, których on najmował. To jest zupełne zmyślenie i złudzenie. To był człowiek o zupełnie specyficznej imaginacji i umysłowości. I ta umysłowość występuje w tych książkach. Tego nikt inny nie potrafi powtórzyć. Czy ktoś panu w tym pisaniu pomagał? Mój ojciec. Village Voice, 22 czerwca 1982. Oszukane wersety Jerzego Kosińskiego, Jeffrey Stokes i Elliot Fremont Smith. Każdy przecinek, każde słowo jest moje, nie tylko sama ich obecność, ale także i powód, powiedział Jerzy Kosiński, którego pierwsze dwie powieści zdawały się gwarantować mu honorowe miejsce w historii literatury naszych czasów. Jednak miejsce to jest poważnie zagrożone. Żaden szanujący się powieściopisarz nie pozwoliłby sobie na potajemne wynajmowanie ludzi i uprawianie przy ich pomocy sztuki, którą nazywamy pisaniem. Nabywanie słów obcych ludzi jest oszukiwaniem czytelnika, bezczeszczeniem tradycji. Już prawie od 10 lat Kosiński traktuje swoją twórczość jak towar, jak plon, który można zebrać obcymi rękami. Nazywam się Elizabeth Pochoda. Jestem obecnie redaktorem działu publicystyki dziennika Daily News. Wcześniej byłam szefem działu literackiego w miesięczniku Nation i właśnie wtedy korespondowałam przez jakiś czas z Jerzym Kosińskim. Był rok chyba 1976. Jerzy napisał do mnie list po przeczytaniu mojej recenzji z jego ostatniej książki. Jego list wydał mi się dość interesujący, jakkolwiek czytając go, zauważyłam, że autor listu miał poważne problemy z językiem angielskim. Jego angielski był dość nieporadny i na pewno nie był to język jego powieści. Zaczęłam więc zastanawiać się, jak powstawały jego książki. W tym czasie poznałam trzy osoby, które twierdziły, że pomagały mu pisać. Dowiedziałam się na przykład, że Jerzy planował zarys sceny, opowiadał, jakiego rodzaju zdania powinny się tam znaleźć, a ich zadaniem było przetopić jego słowa w poprawną literacko-angielszczyznę. Dwie z trzech współpracujących z nim osób jeszcze żyją. Jedna z nich przechwalała się współpracą z Kosińskim dość długo, lecz nawet dziś żadna z nich nie chce rozmawiać o tych rewelacjach głośno. Kosiński był za życia bardzo wpływową osobistością w Nowym Jorku, rodzajem literackiej gwiazdy pierwszej wielkości, powinnam dodać.
Kilka lat po mojej pierwszej korespondencji z Kosińskim, New York Times zamieścił w niedzielnym magazynie wielki artykuł ze zdjęciem na pierwszej stronie, do którego pisarz pozował z wypiętym torsem w stroju do gry w polo. Był to portret literackiego magnata, który przedstawiał siebie jako następcę Josepha Conrada. Zastanowiło mnie to trochę, bo uwielbiam prozę Conrada, natomiast nie lubię twórczości Kosińskiego. Skontaktowałem się więc z osobami, które twierdziły, że pomagały mu pisać jego książki. Uważałam przy tym, że zabawne będzie napisać artykuł o tym, jak można wykreować w Nowym Jorku literacką gwiazdę i jak bezkarna jest tak wykreowana osobowość. Wiąże się to z ogromnymi pieniędzmi, które inwestuje się w kariery gwiazd z pierwszych stron gazet. Tak powstał artykuł, który ukazał się w tygodniku Village Voice. Jego autorzy, Jeffrey Stokes i Elliot Fremont Smith, rozmawiali ze wszystkimi osobami, które pomagały Kosińskiemu pisać. A okazało się, że było ich więcej niż trzy. Zwykle jedna lub dwie przy okazji każdej z książek. I tak powstał artykuł, który wywołał potem tyle sensacji. Jego wnioski New York Times starał się za wszelką cenę obalić. Jeśli chodzi o mnie, mniej zależało mi na tym, by szwindel ujrzał światło dzienne. Nie było to przecież wielkie oszustwo. Angielski Kosińskiego nie był najlepszy. I co z tego? Bardziej zależało mi na tym, by przyjrzeć się kreacji literackiej gwiazdy, procesowi, który, gdy się zacznie, pociąga za sobą tak wielkie pieniądze, że nikt nie potrafi już tego zatrzymać. Kiedy to wszystko się zaczęło, pewna kobieta, która pomagała Kosińskiemu, a potem opowiadała o tym dookoła, odebrała od niego telefon. Zadzwonił do niej, kiedy dowiedział się, że Jeffrey Stokes i Elliot Fremont Smith pracują nad swoim artykułem. Z tego, co wiem, dzwonił również do pewnego mężczyzny, który mu pomagał. Dał im do zrozumienia, że bacznie się temu wszystkiemu przypatruje. Wiem również na pewno, że dzwonił do Richarda Hayesa. Co więcej, nachodził go w domu. Potem wydzwaniał kilkanaście razy, sugerując, że sprawa jest poważna i milczenie byłoby wskazane. Myślę, że to bardzo oryginalna metoda wywierania presji, rodzaj groźby bez dosłownego jej wyrażania. A wszystko, co mógł zrobić, to zaszkodzić im w literackich kręgach Nowego Jorku. Trzeba pamiętać o tym, że był bardzo zaprzyjaźniony z całą elitą New York Timesa. Dzięki temu przecież znalazł się na pierwszej stronie niedzielnego magazynu. A jeśli chodzi o samego Kosińskiego, myślę, że był ciekawą osobowością, ale nie pisarzem wielkiego formatu. Był barwną postacią i stąd wzięła się jego sława. Nie chcieliśmy go skrzywdzić czy zniszczyć. Chodziło raczej o prawdę i o pytanie, czy prawda o jego książkach zaszkodzi jego reputacji. A on z kolei miał dość sztywne, totalitarne stanowisko, jeśli chodzi o świat literacki. Uważał, że negatywne recenzje nie powinny być publikowane, a sam chciał być umieszczany w panteonie wielkich światowych pisarzy, obok Carlosa Fuentesa czy Milana Kundery, a to już różnica. Twierdząc, że Jerzy nie mówi nam prawdy, nie chodziło mi o jego życie, które przecież było jego prywatną sprawą, ale bardziej o jego sztukę, która jest sprawą nas wszystkich. Wydaje mi się, że kiedy ktoś pyta artystę, w jaki sposób powstają jego utwory, w jaki sposób je tworzy, pisarz ma wtedy dwie opcje. Jedna z nich to odpowiedź, to nie jest twoja sprawa, proces twórczy należy do mnie. A druga to pełne wyjaśnienie. Tak myślałem i tak powstawało moje dzieło. Ale nie wydaje mi się, by pisarz czy artysta, odpowiadając na to pytanie, mógł pogubić się we własnych wyjaśnieniach i zatrzymać się w połowie drogi. To proste. Albo mówisz, to nie twoja sprawa, albo mówisz prawdę. Myślę, że jest to ważne, dlatego że sposób, w jaki Jerzy pisał swoje książki, tak jak to dzisiaj widzę, nie ma precedensu w historii literatury.
Zwykle pisarze mają wokół siebie kilku asystentów, którzy pomagają im w pracy. Ale tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy jedna osoba pracowała nad pierwszym szkicem powieści, ktoś inny szlifował drugą wersję, wreszcie spod pióra trzeciej osoby wychodziła gotowa powieść. I tak 3-4 osoby tworzyły prozę, która powstawała w umyśle jednego człowieka. Pisaliśmy więc w naszym artykule, o ile sobie przypominam, że Jerzy, choć mógł uchodzić za autora swoich powieści, sam nie pisał swojej prozy, a to trzeba rozróżnić. Oczywiście, że mógł z tego wybrnąć. Wydaje mi się, że jedną z ciekawych możliwości byłoby stwierdzenie: tak, ja, Jerzy Kosiński, wynalazłem nową metodę pracy literackiej. Te książki są moje. Jestem ich autorem, ale w napisaniu ich pomagali mi inni. Jest to moja wyobraźnia przelana na papier piórami innych pisarzy. Byłaby to wielka rewelacja. Ameryka pokochałaby go za nowatorstwo, krzycząc: Jerzy, kochamy cię jeszcze bardziej, stworzyłeś coś zupełnie nowego. Ja piszę na zasadzie harmonii, to znaczy harmonii wewnętrznej, oczywiście wiemy o tym, którą otwieram jak najbardziej. Papier jest cierpliwy, wszystko walę na to. Potem wykreślam i ten akordeon się ściąga. Potem znowuż otwieram pewne części. Czy to są wersje i wersje i wersje, które moja żona przepisuje jedna za drugą. A poprawiam, piszę na maszynie do pisania normalnej, znaczy Olympia Portable, i piszę czterema palcami, bo ja, w przeciwieństwie do Amerykanów, którzy się rodzą na maszynie do pisania i piszą wszystkimi palcami, nie patrząc na tekst, na maszynę, tylko wizualnie, ja potem to poprawiam ołówkiem, czy powiedzmy piórem, i to potem jest przepisywane po raz drugi. Przez pewien okres czasu wynajmowałem korektorów, którzy sprawdzali, czy to, co jest przepisane przez moją żonę, zgadza się z tym, co było przedtem, bo to są linie, które idą we wszystkie strony, ale w ostatnich latach wypożyczyłem kopiarkę, która powiększa. Czyli robię stronę, potem tą stronę przerzucam na bardzo dużą stronę, to mam znowuż dużo miejsca do wkładania rzeczy w tą stronę. I to jest bardzo wygodne. Z jednej strony zauważyłem pewną desperację w jego zachowaniu. Poczucie zagrożenia. To mi utkwiło w pamięci. Z drugiej strony na pewno bawiła go gra, którą z nami prowadził. Charakterystyczną cechą, którą u niego zauważyłem, było to, że nie odpowiadał na oczywiste pytania. Uchylał się od odpowiedzi lub odpowiadał pytaniem na pytanie. Przypominał w tym prezydenta Billa Clintona, który mówi zwykle tylko 90% prawdy, ukrywając pozostałe 10%, bez żadnej przyczyny. The New Yorker, 13 czerwca 1994 roku. Rocco Lenzman. Nigdy nie zastanawialiśmy się nad jego pomysłami czy poszczególnymi scenami, ale angielski nie był ojczystym językiem Jerzego. Jego styl nie miał tej angielskiej lekkości. Musieliśmy przekształcać całe ustępy, przepisywać zdania i zmieniać szyk. To była ciężka praca redaktorska. Miał całkowitą koncepcję Wystarczy być, wszystko już obmyślone. Jednak była to proza bardzo opisowa. Wspaniały pomysł na powieść, jeden z jego najlepszych. Fascynujący człowiek, nigdy mnie nie nudził. Uważam jednak, że jego książki straciły na jakości, kiedy przestałem je pisać. Wydaje mi się, że pisząc swoje powieści w taki właśnie sposób, wpadł w pewną pułapkę. Nie mógł potem już przyznać się do tego, bo jeśli by to zrobił, to znaczy powiedział: nie mogę pisać swoich powieści tak, jak inni je piszą. Oznaczałoby to, że nie mógł również napisać dwóch pierwszych prac, wydanych pod pseudonimem Joseph Nowak. To pociągnęłoby za sobą kolejne pytanie: jak powstały tamte książki? Jeśli napomknąłby o pomocy ze strony rządu, środowisko mogłoby okrzyknąć go agentem rządu Stanów Zjednoczonych. To zniweczyłoby jego zasługi w pracy dla Pen Klubu i w konsekwencji wysiłek, który wkładał w pomoc dla pisarzy z Europy Wschodniej, poszedłby na marne. Innymi słowy, był w pułapce zmieniających się czasów. Jedną z plotek, pogłosek było to, że pan miał również innych pomocników w swoim pisaniu. Nazwijmy to redaktorów, czy korepetytorów, czy przyjaciół, czy żonę, ponieważ absolutnie ludziom nie chce się, jest po prostu nie do wiary, że ktoś po kilku latach pobytu w Ameryce zaczął odnosić sukcesy jako autor w tym języku. A
To jest, ja myślę, że to jest sprawa definicji. Warto powiedzieć dla naszej publiczności, że to jak gdyby nawiązujemy do ataku, jaki miał miejsce parę lat temu na pana, gdzie w nowojorskim tygodniku Village Voice wysunięto hipotezę, że pan nie jest autorem swoich książek, że kto inny te książki pisał. Myślę, że właściwie odpowiedzieliśmy na to, odpowiedział ale pan. Ale jakby to było dobrze mieć takiego, który by czytał, takich, którzy by siedzieli i co roku książkę by odwalali zamiast 4 lata między książkami, a 6 nad ostatnią. Nazywam się Peter Skinner. Znałem Jerzego od wczesnych lat 60. O ile pamiętam, po raz pierwszy spotkaliśmy się niedaleko tego parku na przyjęciu. Robił wtedy wrażenie bardzo tajemniczej osoby. Nie każdy wiedział, że jest pisarzem. W czasie tego wieczoru zaproponował mi przeczytanie kilku rękopisów. Zgodziłem się. Była między nimi angielskojęzyczna wersja Malowanego ptaka. Tekst wydał mi się niezmiernie interesujący i wywarł na mnie ogromne wrażenie. Kiedy skończyłem, zagadnął mnie. Chciałbym, żebyś to dla mnie zredagował. Odparłem, że nie zajmuję się tego typu pracą, ale mogę rozejrzeć się i znaleźć kogoś odpowiedniego. On na to. Nie, wolałbym, żebyś ty to zrobił. I tak każdego wieczoru spotykaliśmy się po mojej pracy w szkole. Zajęło nam to 1,5 roku. Wprowadziliśmy całą masę poprawek. On oczywiście poprawiał wszystkie moje wersje. Sytuacja cały czas ulegała zmianie. Aż wreszcie książka ujrzała światło dzienne. I jak wiadomo, okazała się wielkim sukcesem. Potem mieliśmy przerwę, która trwała 3 lub 4 miesiące i zaczęliśmy pisać kroki. Tym razem wyglądało to zupełnie inaczej. On dyktował tekst, który ja przepisywałem na maszynie. Jego angielski był dość eklektyczny, trochę dziwny. Starałem się więc wygładzać wszystko na bieżąco i to, co pisałem na maszynie, mogło odbiegać od wypowiadanych przez niego słów. Potem robiliśmy zmiany w tak napisanym tekście. Poprawiałem jego wersję, on poprawiał moje. W ten sposób powstała druga książka, tak odmienna od pierwszej zarówno w swoim gatunku, stylu, jak i strukturze. Była to wspaniała zabawa i obaj znajdowaliśmy w tej pracy ogromną radość. Wiele materiałów nie weszło do wydanej później książki. Napisaliśmy bodajże 2 razy więcej niż zostało opublikowane. Jerzy nigdy nie pracował według ustalonego planu. Pisał zrywami, były to raczej wybuchy wyobraźni. Był entuzjastą pisania. Potrafił godzinami szlifować i upiększać jedno zdanie. Rzucał jakiś pomysł, po czym natychmiast go negował. Za chwilę wracał do oryginalnej idei. Zasięgał przy tym mojej rady. Obaj bawiliśmy się słowami. Miał zaufanie do mojego rzemiosła, a ja polegałem na jego wyobraźni. Doskonale się uzupełnialiśmy. Nie było między nami żadnych starć czy nieporozumień. Traktowaliśmy tę pracę jak zabawę, nie zastanawiając się, czy ktoś to opublikuje. On wkrótce zaczął wykładać na uniwersytecie i trochę oddalił się od pisania. Myślę, że trzeba również pamiętać o tym, że w Stanach Zjednoczonych każdy obcokrajowiec wyróżniający się wyglądem czy akcentem zjednuje sobie sympatię środowiska, w którym obraca się czy pracuje. U Jurka zawsze uderzało mnie to, że jego wygląd i zachowanie było trochę kawkowskie. Z lekka nawiedzona twarz, intensywne spojrzenie. Mediom łatwo było zbudować wokół niego otoczkę tajemniczości. Zresztą sam ją wokół siebie stwarzał, a to idealnie sprawdzało się w kampaniach reklamowych wydawnictw. Była to materia gotowa do sprzedaży. Jego proza zaintrygowała umysły całego pokolenia studentów. Miało to ogromne znaczenie dla sukcesu jego książek. Książki wykreowały mit, on poparł go swoją osobowością i tak powstał pełen tajemnicy wizerunek pisarza. Proszę pana, kiedy wyjeżdżał pan stąd 30 lat temu, wyjeżdżał pan jako Jerzy Kosiński, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Aspirant Polskiej Akademii Nauk, pozwolę sobie poprawić. I autor 2 prac historycznych, wydaniem przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe na długo przed pana porodzeniem czy urodzeniem. I o tym wszystkim Czad Kosiński oczywiście bardzo dobrze pamięta. A niektórzy dziennikarze zapomnieli albo się nie przygotowali do wywiadu. W każdym razie wyjeżdżał wtedy pan jako nieznany szerszemu ogółowi.
Teraz wraca pan w glorii i chwale. Nie jest pan pierwszym Polakiem, który w takich okolicznościach wraca do kraju i w taki sam sposób. A, szanowni drogi panie, ja naprawdę nie wiem, na czym gloria i chwała polega. Natomiast widzę światło bardzo mocne, które mi tutaj w oczy, które mi oczy razi. Jeśli na tym, na światło, które razi w oczy, jest definicją chwały, to ja absolutnie tę definicję sobie biorę w tym przypadku. Nie skończyłem tego pytania. Otóż powraca pan w glorii i chwale, towarzyszy panu wielu dziennikarzy, ogromne zainteresowanie. Towarzyszy mi tylko moja żona. Znowu się pan nie przygotował do wywiadu. Towarzyszy mi tylko moja żona, która nie jest dziennikarzem. Aczkolwiek pańska twórczość w tym kraju nie jest zupełnie znana. Jest zupełnie nieznana. Sam pan natomiast określa się mianem pisarza marginesu. Takie sformułowanie znalazłem w jednym z wywiadów, które publikowała polska prasa. No tak, ale czy powiedziałem, jaki szeroki ten margines? A jaki jest szeroki ten margines? W zależności od strony. Jerzego Kosińskiego poznałem, będąc przewodniczącym komisji nominacyjnej PEN Klubu w 1973. Właściwie byłem wtedy prezesem PEN Klubu, czy raczej jego amerykańskiego oddziału, i pracowałem razem z komisją nominacyjną. Tak, to lepiej wyjaśnia moją rolę. Zdecydowaliśmy wtedy, że poprosimy Jerzego, by został moim następcą w PEN Klubie. Zadzwoniłem do niego, odebrał telefon. Byliśmy zachwyceni, zgodził się od razu. Nie zastanawiał się nawet przez chwilę. Myślę, że była to propozycja, na którą czekał. Funkcja ta bardzo mu się spodobała. Chciał sprawdzić się w tej roli, uważając, że może wnieść do organizacji coś nowego. Muszę tu dodać, że stanowisko prezesa PEN Klubu jest wśród amerykańskich pisarzy rodzajem wyróżnienia. Zwykle szukamy kandydatury pisarza powszechnie uznanego, tak by w różnych sytuacjach organizacja mogła podeprzeć się jego marką. To był jeden z powodów, dla których zaproponowaliśmy mu to stanowisko. Miał już wtedy na swoim koncie nagrodę National Book Award i był powszechnie uznanym autorem. Byliśmy więc zadowoleni, że się zgodził. On również cieszył się z tej nominacji. Potem wydarzyło się coś zupełnie nieoczekiwanego. Gdy ogłosiliśmy oficjalnie jego kandydaturę na prezesa PEN Klubu, zadzwonił do mnie George Reavy, tłumacz, członek PEN Klubu. Nasza organizacja ma zasięg międzynarodowy, stąd tłumacze stanowią jej ważne ogniwo. Znałem George'a Reavy osobiście, często współpracowałem z grupą tłumaczy, jako prezes wspierałem ich finansowo. Reavy powiedział wtedy: Tom, nie możecie dopuścić, by Jerzy Kosiński został prezesem PEN Klubu. Spytałem dlaczego, a on na to: bo jest hochsztaplerem, to ja napisałem malowanego ptaka, a nie on. Byłem zdumiony tym, co usłyszałem. Zapytałem więc: George, jak możesz pleść takie bzdury, czy jesteś pijany? A on na to: nie, nie, to prawda. Przyniósł mi rękopis, wyglądało to jak jeden wielki bałagan. Wziąłem to od niego, przetłumaczyłem. Część była po polsku, część po angielsku. Właściwie to ja napisałem książkę. Cała moja praca kosztowała go $500 i nigdy nie dopłacił mi ani centa. Nie znoszę go. Dodał jeszcze: nie godzi się, by człowiek o tak miernym charakterze został prezesem PEN Klubu. Znałem George'a Reavy od wielu lat. Szanowałem jego zdanie, nadal jednak nie mogłem uwierzyć w całą tę historię. Zadzwoniłem zaraz do Jerzego. Uważałem, że tak będzie najlepiej. Odbyliśmy bardzo szczerą rozmowę. Jerzy przyznał: tak, korzystałem z pomocy George'a Reavy podczas wstępnych prac nad malowanym ptakiem. Pomagał mi w moim angielskim, w gramatyce. Do pewnego stopnia wygładził mój styl. Zapłaciłem mu za tę pomoc, nie pamiętam już ile, ale myślę, że była to wtedy wystarczająca suma za jego wkład. I taka jest moja wersja. Przedyskutowaliśmy to jeszcze raz w PEN Klubie
i uznaliśmy, że wersja przedstawiona przez George'a Reeve, iż to on napisał całą książkę, jest trochę przesadzona. To było niedorzeczne. Dlatego porzuciliśmy ten temat i tak Jerzy został prezesem Pen Clubu. I muszę stwierdzić z przyjemnością, że znakomicie sprawdził się w tej roli. Zwłaszcza na arenie międzynarodowej, gdzie czyniliśmy wiele wysiłków, by pomóc pisarzom prześladowanym w krajach komunistycznych. A właściwie we wszystkich krajach na świecie, gdzie nękano pisarzy za przekonania. Zaobserwowałem u Jerzego pewną skłonność, czy raczej satysfakcję, którą czerpał z wyprowadzania w pole organów władzy. Nie tylko komunistycznej, ale właściwie każdej władzy, a w szczególności komunistycznej. Często wspominał o tym w wielu, wielu wersjach, w jaki sposób wyjechał z Polski. Wielokrotnie dzwonił do wysokich funkcjonariuszy partyjnych, żądając paszportu i innych niezbędnych dokumentów. Aż wreszcie opuszcza Polskę żegnany przez prominentów w burzy oklasków, kwiatów, kroczy po dywaniku w drodze do samolotu. Z jego słów wynikało, że zdołał wszystkich wyprowadzić w pole i wyjeżdżał z Polski nie bojąc się aresztowania czy innych represji. Myślę, że trudno jest dziś powiedzieć, jaką pozycję zajmuje Jerzy w literaturze. Z pewnością jego kariera nieco zbladła wobec zarzutów, jakie pojawiły się po jego śmierci, iż nie był autorem wszystkich swoich prac. Niestety są pewne dowody, które wskazują na to, że rzeczywiście tak było. Chociaż uważam, że mógł sam napisać Malowanego ptaka. W to wierzę. To istnieją pewne dowody na to, że jego język angielski nigdy, zaznaczam pisany angielski, bo jego angielski w mowie był płynny i niemalże bez skazy. To jego pisany angielski, jak to często bywa u ludzi, którzy uczą się drugiego języka w wieku dojrzałym, nie był na tyle doskonały, by mógł on bez pomocy innych poradzić sobie w pracy literackiej. To z pewnością niekorzystnie odbiło się na jego karierze. Nie do tego stopnia jednak, byśmy dziś mogli jego twórczość lekceważyć. Jego prace miały bowiem spory wpływ na naszą teraźniejszość. Myślę tu o książce takiej jak Wystarczy być, która była jedną z jego lepszych prac. Wspaniała opowieść, która zawierała w sobie elementy przepowiednie. Zapowiadała bowiem kariery prezydenckie osób takich jak na przykład Ronald Reagan, który nie musiał myśleć, aby sprawować ten urząd.
I takie właśnie proroctwo zawarte było w tej znakomitej pracy Jerzego pod tytułem Wystarczy być. Dlatego uważam, że będzie on zawsze zajmował pewne, a nawet wyjątkowe miejsce w amerykańskiej literaturze. Miejsce trochę zagadkowe. Myślę przy tym, że Jerzy był bardziej pisarzem pewnych idei niż tego, co zwykliśmy z braku lepszego słowa nazywać literaturą. Jerzy w pewnym momencie swego życia stał się gwiazdą i to gwiazdą dużego formatu. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To denerwowało wielu ludzi. Byli wśród nich pisarze, którzy uważali, że nadwyręża on w ten sposób swoje możliwości. Chodziło im o to, że status gwiazdy przerasta jego prawdziwe możliwości pisarskie. I być może jest w tym trochę prawdy. Fascynujące w jego przypadku było to, że idealnie pasował do wzorca młodego emigranta, który przybywa do Ameryki i jest oczarowany jej blaskiem od samego początku. Zobaczył kraj nieograniczonych możliwości. Bogactwo, sława, gwiazdorstwo, władza, to wszystko nim owładnęło. I nie ma w tym nic złego, są przecież gorsze rzeczy na świecie. Ale dobrym przykładem na potwierdzenie mojej teorii jest fakt jego pierwszego małżeństwa z Mary Weir, kobietą, w której posiadaniu było ogromne bogactwo. Nie ma nic złego w małżeństwie z pieniędzmi. Nie chcę tu ganić go czy osądzać, ale myślę, że fascynowała go ta właśnie cząstka amerykańskiej rzeczywistości. Był jak młody emigrant, który za wszelką cenę pragnie zrobić karierę i bardzo energicznie przepycha się do przodu. Gdy na przykład przedstawiałem go bogatym i sławnym ludziom, Jerzy natychmiast już następnego dnia stał w progu ich domów, pukał do ich drzwi. Był przy tym tak czarujący, że sławni i bogaci tego świata natychmiast brali go pod swoje skrzydła. Dlatego powiedziałem o nim, że był aktorem. Zawsze grał i to wiele ról, nawet w obecności swych przyjaciół. Chciał czarować ludzi i zwracać na siebie uwagę. Ale co ciekawe, nie zawsze mu się to udawało, bo często opowiadał te same historie, które raz opowiedziane traciły swoją świeżość. Nie znał granicy swego wdzięku i talentu. Robił takie rzeczy, które nawet ja, jego lojalny przyjaciel, uważałem za przesadę, jak gra w polo w towarzystwie garstki multimilionerów, gdziekolwiek by to nie było. Nam, związanym ideowo z grupą liberalnych demokratów, wydawało się to trochę dziwne. Jednak nie zaszkodziło to naszej przyjaźni. Bardzo lubiłem Jerzego. Nie był to wielki grzech, a raczej jeden z jego kolejnych kaprysów. Znałem Jerzego od ponad 18 czy 20 lat. Myślę, że najlepiej pasuje do niego słowo entuzjasta. Wykazywał entuzjazm we wszystkim, co robił. Zawsze był obok polo. Kochał grę i konie. Jego żona wytrwale mu towarzyszyła. Razem oglądali wiele naszych gier, tutaj w Palm Beach i na całym świecie. Wiele razy do gry czy ćwiczeń oferowałem mu swoje konie i zawsze prosiłbym, dał mu łatwego rumaka, niezbyt narowistego, raczej takiego, którym łatwo było przygalopować z powrotem do stajni. Nie był zbyt wytrawnym graczem, a raczej początkującym. Na pewno lepiej pisał niż grał w polo, ale był entuzjastą i wielbicielem tego sportu. Wszyscy wokoło go kochali.
Co by pan o tej książce powiedział? Że jest w jakimś sensie dla mnie esencją, intelektualną esencją pisania. I że w jakimś sensie zamyka cały cykl dziewięciu powieści. Od tej chwili będę starał się robić zupełnie co innego. Zaczynam wobec tego od sztuki teatralnej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówimy o książce, która będzie się nazywała po polsku Samotnik ulicy 69. To jest książka pisana metodą poetycką, w sensie tego, że sobie na wszystko mogę w tej książce pozwolić. Prawie że swoboda biblijna, wymyślania i tak dalej. I jest w jakimś sensie testamentem metody literackiej. Nie testamentem Jerzego Kosińskiego, chociaż biorąc pod uwagę, że to jest najświeższa, być może także ostatnia. Aż trudno jest dziś uwierzyć, że ten człowiek, pełen przecież życia, werwy i humoru, zapowiadał już swoje samobójstwo na kartkach tej książki. Nie tylko zapowiadał, ale właściwie dokładnie je opisał. Ktoś bardziej spostrzegawczy mógłby więc powiedzieć, iż autor nie tylko pisał o samobójstwie, ale wręcz je planował. Można również zastanawiać się, czy jako Żyd i spadkobierca malowanego ptaka, Jerzy, a raczej mały chłopiec, który w nim żył, czy kiedykolwiek wyleczył się z ran zadanych mu w dzieciństwie, czy może od początku skazany był na tragiczną śmierć. Ja, Jerzy Nikodem Kosiński, zamieszkały w mieście, hrabstwie i stanie Nowy Jork, który niniejszym deklaruje miejscem mojego stałego zamieszkania, składam, publikuję i deklaruję swą ostatnią wolę. Paragraf A. Wszystkie książki, broszury, czasopisma, fotografie, rękopisy, materiały badawcze daję i przepisuję z Perthus College of Judaica w Chicago w stanie Illinois. Po raz ostatni widziałem go na przyjęciu wydanym przez naszego wspólnego przyjaciela Gaya Talese. Kilka dni później, może 3-4 dni później, jechałem z żoną na Florydę do hotelu na wakacje. Pamiętam, że powiedziałem wtedy do niej: martwię się o Jerzego Kosińskiego. Spytała: dlaczego? Powiedziałem: wygląda na bardzo nieszczęśliwego. To było ciekawe, bo zwierzył mi się ze swoich problemów. Powiedział, że nie może już pisać tak jak dawniej. Coraz częściej nawiedzały go wspomnienia o ojcu, który umarł po długotrwałej chorobie. Coś go trapiło, był bardzo nieszczęśliwy. W każdym razie jechałem wtedy z żoną do hotelu na południu Florydy i powiedziałem jej: martwię się depresją Kosińskiego. 2 godziny później, kiedy dotarliśmy do hotelu, czekała na mnie wiadomość od mojej sekretarki. Zadzwoniłem do biura i od niej dowiedziałem się, że Kosiński popełnił samobójstwo. Eseju, który napisałam, nazwałam go Niezrównany figlarz. Znaczy, myślałam o nim, że on chodzi z taką walizką, którą otwiera i tutaj ma tysiące jakichś trików, które używa przy każdej okazji, jakiej mu odpowiada, tak?
Dla mnie on taki był. Człowiek, który się składał z tyle komponentów, że go nikt nie zna, a że zawsze ma jakiś nowy tryk, który zaskoczy. A lubił szokować, lubił robić niespodzianki, mówić rzeczy, które były szokujące. Lubił obserwować, wiesz, jak ludzie reagują na to wszystko. To jest moja jakaś impresja jego, takiego nieszczęśliwego klauna, bo klauni nie są szczęśliwi. Maja 1991 roku, 45 minut po północy. Droga Kiki, idę spać. Dziś jednak będę spał trochę dłużej.